warta jego zdjęcie uchwał. Przystępujemy do kolejnych uchwał, dlatego że mamy tutaj te litości. Uchwała numer 1, ja odczytam, w sprawie zmiany części działki nr 1476 pozwolenie, które kliknie Jana Pawła II na część działki 1039 Służby Sportowej oraz część działki nr 1037 ale Jana Pawła II bez pomocy dokonania uchwał. Ta sprawa jest wszystkim powszechnie znana, dlatego że rozmawialiśmy wielokrotnie, dotyczy to bez nakładowego, bezkosztowego zamiany, bezkosztowej zamiany działek pomiędzy miastem Wionki a starostwem powiatowym jako organem nadrzędnym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wionkach. Czyli krótko mówiąc, ułatwienie dojazdu do nowo budowanego obiektu stadionowego po stronie ulicy Sportowej, znając wyprostowanie również części. Czy ktoś z Państwa, bo myślę, że uzasadnienie jest oczywiste, czy ktoś z Państwa chce w tej kwestii coś powiedzieć? Nie, dziękuję bardzo. A opinia Komisji Infrastruktury. W takim razie, kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 1 Rady Miasta Wionki z dnia 1 lutego 2017 w sprawie zamiany części działki nr 14 będzie przez 6 położonej przy ulicy Aleja Jana Pawła II na część działki nr 1039 przez 3 ulicy Sportowej oraz część działki nr 1037 przez 4 przy ulicy Alei Jana Pawła II na bez obowiązku dokonania dopłat w brzmieniu jak w przedstawionej w przedstawionym projekcie. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. To wszyscy. Projekt uchwały numer 2. Uchwała dotyczy, jak Państwo wiecie, w ubiegłym roku wykonana została budowa małej uliczki równoległy do Alei Leśnej w lesie. Jest propozycja ze strony mieszkańców, bardzo kolorowa propozycja, nadanie tej ulicy nazwy ulicy Liliowej. Wcześniej słyszałem, że miała być poziomkowa. Ta ulica nie została wykonana, bo to jest ulica wydzielona z działek prywatnych i tam w tej chwili powstają budynki. Mieszkańcy lub właściciele tej działki... To nie zostało wyprostowane przez pana burmistrza. Tak, ale została wykonana przez... No bo może tutaj żeśmy źle zrozumieli, że została wykonana przez miasto, czy ktoś jest to ulica. No na razie wyznaczona przez właściciela tych nieruchomości, czy właściciele tych nieruchomości, i oni proszą po prostu o nazwanie tej ulicy i proponują swoją nazwę. Za każdym razem apeluję. Mieszkańcy mają prawo oddzielenia swoich działek w dowolny sposób. Ale przyjdzie taki moment, kiedy będą chcieli przekazać, nawet bezpłatnie, nieodpłatnie, ulicę do zasobów komunalnych, samorządowych. I ja zwracam uwagę, że ja nie wyrażam zgody na przejęcie ulic przez miasto, które nie spełniają parametrów drogi publicznej. Tutaj na tej działce proszę zauważyć, jak zwykle, przy wydzielaniu nie ścięto takich progów, które będą powodowały problemy przy wyjeździe. Droga ta tutaj między działką a osiedlem będzie drogą ruchliwą i będą wypadki. Zwracam na to uwagę, bo to jest drobiazg przy wydzielaniu działki, żeby ściąć 5 metrów na 5 metrów ruch działki, żeby zapewnić widoczność.
Niestety notorycznie tak się dzieje. Dzisiaj jest to droga wewnętrzna. Mają prawo sobie państwo właściciele robić, co sobie żywnie życzą. Taka sytuacja jest również na innych drogach, które zgodnie z wcześniejszymi przepisami stały się drogami publicznymi, a nie spełniają parametrów dróg publicznych. I za każdym razem mówię, że remont takich dróg, ich utwardzanie będzie możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy drogi te zostaną doprowadzone do parametrów drogi publicznych. Dziękuję uprzejmie. Można panie przewodniczący? Panie burmistrzu, więc dzisiaj ma pan rację z tym, że to co pan mówi jest prawdopodobne, że będzie to chęć, aby zostało to skomunalizowane i włączone jako ulica miejska niedługo, ale dzisiaj tylko rozmawiamy o nazwach. Natomiast jak przyjdzie rzeczywiście do uchwały, jakie parametry ma mieć ta ulica, jak ona ma wyglądać technicznie, no to tak, to trzeba o to zadbać. No, myślę, że pracownicy będą wiedzieli, jakie musi ulica spełniać warunki, żebyśmy mogli ją przejąć. Proszę państwa, także poruszamy się na razie nie w sprawie, w temacie technicznym, tylko na technicznym, gruntowym, tylko semantycznym, w związku z tym myślę, że nazwa Warsza się tam nie radzi. Kolor nie wzbudza mojego entuzjazmu. Proszę państwa, w takim razie, kto z pani panów radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miasta Piątki z dnia 1 lutego bieżącego roku w sprawie nadania nazwy ulicy oznaczonej na mapie ewidencyjnej numerami 296/14, 296/17 i 296/19 położonej w północnej części Miasta Piątki zgodnie z załącznikiem do ulicy nr 1. Proszę o podniesienie ręki do góry. Niech się stanie milionem. 14. Stało się. Projekt uchwały numer 3. Tradycyjny w sprawie koniec roku. W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki. Ale czy ktoś w tej kwestii chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pan radny Maślanek. Wysoka Rado. Panie burmistrzu, przedstawiony program miejskiej komisji jest szczegółowy i w zasadzie nie budzi kontrowersji. Podane są w nim źródła finansowania zadań w łącznej kwocie, jak dobrze chyba policzyłem, około 620 tysięcy złotych na rok. Jak w każdym planie finansowym, oprócz dochodów powinny być podane wydatki i częściowe są podane w tym programie, ale ja bym chciał dokładnie pana dopytać, na co ile będzie przeznaczone, bo chyba nie ma na sali pani przewodniczącej komisji, prawda? Nie ma. Pani przewodnicząca jest chora. Więc pan albo przewodnicząca komisji zdrowia będzie musiała odpowiedzieć. Dla przykładu brakuje mi informacji o wysokości przeznaczonych środków na wynagrodzenia komisji. Jest tylko podane 9%, prawda? Najniższego wynagrodzenia brutto. No ja policzyłem, że to jest 166,50 zł. Ale chciałbym uzyskać informację dokładnie od przewodniczącej komisji po wszystkich członkach komisji. Ile jest na wynagrodzenie? Panie radny, chciałbym zwrócić uwagę, że... Nie. Proszę. Ja witam panie burmistrzu w tej chwili. Panie radny, pan chyba nie doczytał ze zrozumieniem, jaka jest tematyka naszej uchwały. To pan nie doczytał uchwały numer 1. Proszę pana. Pomyli pan ulicę. Przyjęcie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki, a nie analiza budżetu miejskiego Komitetu Przeciwdziałania i tak dalej. To jest program. Tak. Program. Ja zadałem pytanie związane właśnie pytania związane z tym z finansowaniem tego programu, panie radny. Na komisji finansów bądź też na czasie interpelacji. Dobrze. Zadam to w czasie interpelacji. Ja w tej chwili dziękuję bardzo.
Nasza decyzja skupia się w tej chwili na jednej sprawie. Przyjmujemy, właśnie przyjmujemy program, miejski program, profilaktyki i rozwiązywania programu. Czy są jeszcze jakieś głosy w tej kwestii? Proszę. Ja chciałbym w tej sprawie zabrać głos, aczkolwiek nie wiem, czy to będzie na temat tej, jak tam przewodniczący, ale tak, jeśli Państwo zapoznaliście się materiałem, a szczególnie z ankietą przeprowadzoną na grupie 54 uczniów trzeciej klasy szkoły gimnazjalnej, ja nie chciałbym tak bardziej szczegółowo się odnosić do tego, ale robiłem sobie takie małe wyliczenia. Z różnych, że tak powiem, pytań to wynika jasno, mimo że ta ankieta jest anonimowa, że w tych klasach gimnazjalnych pali papierosy często lub bardzo często 28%. Pije alkohol pod różnymi postaciami od 48 do 69%. Narkotyki zażywa około 26%. To są alarmujące statystyki i powiem tak, a o czym, dlaczego o tym mówię? Pewne środki z tego programu no nie są chyba właściwie wykorzystywane. Szkoda, że tu nie ma pani, żeby nam tu więcej... Wiem. Zostań. Dziękuję bardzo, no ale no, pewne pytanie należało zadać tu osobie kompetentnej, ale chciałbym zwrócić uwagę, może później o tym podyskutujemy, że w czasie roku budżetowego pewne inwestycje realizujemy z tych funduszy, nie wiem jak to się dzieje, ale musimy się też przyjrzeć, dlaczego się tak dzieje, dlaczego tak dużo naszych dzieci właśnie małoletnich, bo to trzecia klasa szkoły gimnazjalnej, to jeszcze nie są osoby dorosłe, zażywa narkotyki i pije alkohol. I musimy, no tutaj też myślę, że komisja też powinna to jakoś zgłębić tą sprawę i może przy następnych spotkaniach czy na komisjach powinniśmy się tak bardziej dogłębnie tym zająć. Ja chciałem tylko to zaakcentować, no bo tutaj też później będzie przy reformie szkół, może o tym szerzej porozmawiamy, także żebyśmy Państwo no, zwrócili na to uwagę, z czym tu się mamy zmierzyć w przyszłości. Dziękuję bardzo. Za chwilę. Ja chciałem tylko, bo pewne sformułowanie poszło w eter i chciałbym zwrócić Pana Radnego, żeby mi wyjaśnił sformułowanie, które padło z jego ust przed chwilą. Jakie to inwestycje realizujemy z tych funduszy? On powiedział, że pewne inwestycje realizujemy z tych funduszy. Przesuwamy pewne środki. Ja nie jestem, że tak powiem, udzielić w stanie w tej chwili Panu informacji szczegółowych, ale przesuwaliśmy doskonale. Na inwestycje? No przepraszam, może źle się wyrażam. Na inne cele. No ogólnie. Przepraszam bardzo. Nie mogło. To się źle sformułowane. To jest podstawowe przesłanie. Proszę Państwa, środki z tego funduszu nie mogą być przesunięte na żadne inne wydatki, które nie służą tak naprawdę przeciwdziałaniu alkoholizmowi narkomanii. Co z tego komisja finansuje? Państwo takie sprawozdanie corocznie otrzymuje. Z tego organizujemy przede wszystkim największa część przeznaczana jest tak naprawdę na profilaktykę, szczególnie dotyczącą właśnie dzieci i młodzieży. Z tego finansowane są wyjazdy. Mamy bardzo prężnie działający u nas klub Azyl. To są wspaniali ludzie, którzy sami pokonali. Mówi się, że jest nigdy niewleczalna choroba alkoholowa. Ja byłem na 2 czy 3 spotkaniach. Jestem pod wrażeniem tego, jak oni wspierają się. 2 razy w tygodniu spotykając po to, żeby wytrwać. Po prostu chodzi o to, żeby raz nie ulec, bo to raz to jest kolejny ciąg alkoholizmu. To są ludzie, którzy mówią, jestem z alkoholikiem niepijącym od 17 lat na przykład. To są bohaterowie. Z tego są finansowane, proszę Państwa, kursy profilaktyczne. Z tego są dofinansowane również wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych właśnie alkoholizmem, narkomanią, na wczasy, na różnego rodzaju wypoczynek. I z tego, proszę Państwa, my organizujemy różnego rodzaju wydarzenia dla dzieci z rodzin,
które są zagrożone alkoholizmem, jak również dla innych dzieci, po to, żeby pokazać, że można pięknie żyć, pięknie się spotykać, pięknie spędzać czas i do tego wcale niepotrzebny jest alkohol, wcale niepotrzebny jest narkotyk, który oszołomi, ani papieros. Z tego między innymi, proszę Państwa, utrzymujemy różnego, czy wspieramy różnego rodzaju zajęcia sportowe, kulturalne. Ach, jeszcze jedno, przepraszam. Zachęcam na stronę moda.eobs.pl. Tam są wyniki programu realizowanego przeze mnie, przez panią Marzenę Murawską przed rozpoczęciem kadencji w roku 2014. I proszę uprzejmie zestawić. To są oczywiście niemiarodajne wyniki, bo 50 osób to nie jest próba statystyczna. Ale jak wygląda to na tle ogólnopolskie? Sytuacja w ogóle w Polsce jest tragiczna. Ale między innymi dlatego, że można, jest dużo reklam napojów alkoholowych, a szczególnie piwo. Piwo dzisiaj, spokój bez piwa to jest niemożliwy. Piknik bez piwa jest niemożliwy. Być może powinniśmy się, bo proszę Państwa, te fundusze są rozproszone. Gdyby miasta i gminy złożyły się, nawet po 10 tysięcy każdy, gdybyśmy ufundowali kampanię reklamową w telewizji, a bez piwa można, a bez wina można się bawić. Ale takich reklam Państwo nie znajdziecie w telewizji ogólnopolskiej. Dlatego też niestety wyniki są bardzo, bardzo smutne. I chcę powiedzieć coś, co szokuje. Z tych wyników, tam zresztą jest test, zachęcam pana radnego i innych do wypełnienia testu, który pokaże nam, co my sami wiemy o dzisiejszej młodzieży i o jej stosunek do alkoholu i do narkotyków. Dzisiaj, proszę Państwa, w grupie młodzieży od 16 do 18 lat więcej dziewcząt pije alkohol niż chłopców. To są te zmiany, które nastąpiły. Ja Państwu chcę coś pokazać, ale nie będę tego robił publicznie. Państwu redaktorom też pokażę, ponieważ nie chcę robić komuś reklamy. Zdjęcie, które zrobiłem w piątkę na słupie ogłoszeniowym, naklejki, które w sposób, sprawdziłem na stronie internetowej, które w sposób oficjalny reklamują punkty, gdzie można sprzedawać, kupować tak zwane... Mam nadzieję, że radnego maślanka punktu tam nie ma. Gdzie można kupować środki odurzające. Za to pan zawodnik jest. Gdzie panowie, bardzo proszę o spokój, bo będę musiał przerwać. Zrobiłem specjalnie zdjęcie, że na ulicy naszego miasta pojawiają się reklamy, których my nie zauważamy, ale młodzież doskonale wie, co to jest. Doskonale wie, co to jest i mam tutaj właśnie w aparacie. Ktoś jeszcze prosił o głos? No, bardzo proszę. Panie burmistrzu, szanowny. Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Może ta grupa nie jest miarodajna, ale na przykład jedno z pytań. Skąd najczęściej pochodzi spożywany przez ciebie alkohol? 22 uczniów kupuję w sklepie lub kawiarni i tym podobnym w punktach. No. Częstują mnie koledzy i koleżanki 40 uczniów. Także tutaj powinniśmy się na tym skupić. Dziękuję bardzo. Panie Jarosz, dobrze, ale skoro... Burmistrzu, bardzo proszę... Ale ta kobieta, co jest linia, to jest... Mamy okres ferii. Przed nami jest okres ferii. I odbyłem spotkanie w tej chwili odnośnie programu na ferie. Będę miał spotkanie również sztabu kryzysowego na okres przed feriami. I będziemy kontrolować punkty sprzedaży alkoholu. Jeżeli złapiemy chociaż jeden punkt, który sprzeda, będziemy podstawiać specjalnie młodych ludzi. Osobie poniżej 18 roku życia chociażby jedną butelkę piwa, to zamkniemy ten punkt i obiecuję Państwu. I o to chodzi, to trzeba, to powinno być. Burmistrz to ogłośny. Nie, no to myślę, że niech Państwo się dowiedzą, że znajdziemy o to. Bo się nie złapie. Wysoka Rado, próbuję rozważyć tą propozycję pana burmistrza odnośnie tej reklamy szeropopojętej. Tej antyalkoholowej, antynarkotykowej. Pana propagandzie, panie burmistrzu, czyli wieścia z Ratusza i Kujerzy Piątkowskiej. To jest moja taka odpowiedź. Bardzo dziękuję. Ja wniosek formalny o zacięcie dyskusji, bo to jest naprawdę na poziomie jakimś... Mamy ankietę, która pokazuje
pewne działania, które podejmuje Komisja Antyalkoholowa. I mamy obecnych osób, które odpowiadają za pracę komisji. Radny zgłasza, że pionki są przepite, przepalone i przenarkotyzowane. W oparciu o co i dlaczego? I to ma służyć czemu? Że co? Nie nadaje się to miasto do mieszkania? A z jakie ma pan porównanie? A jak jest w sąsiednim Radomiu zwolnieni w Koźlińcach? Jeżeli pan chce na ten temat rozmawiać, to ja bym oczekiwał od pana jakiegoś przygotowania merytorycznego. Bo co, w kampanii referendalnej dobrze powiedzieć, że pionka się chleje na umór, przepraszam za słownictwo, panie przewodniczący i szanowni państwo, ale w oparciu o co my to mówimy? Ja bym był zobowiązany, jak pan na komisji zdrowia, na której ja byłem, zwrócił na to uwagę, byśmy byli przygotowani i byśmy mieszkańcom pokazali, jak pionki wyglądają. A może wyglądają bardzo dobrze, bo ja akurat nie wiem. Ja akurat nie wiem. Bardzo się cieszę, panie burmistrzu, że zadeklarował pan to przed feriami, bo to jest bardzo dobra rzecz. Natomiast no nie krzyżujmy komisji antyalkoholowej, bo nie podoba mi się wynik jakiejś ankiety. Zwłaszcza formalny wniosek o zamknięcie. Panie radny, jeżeli nie potrzeba, kto z pani, pan z radnych, Ja tylko chciałem powiedzieć szanownemu koledze, że chciałem zasygnalizować problem, żebyśmy się do tego odnieśli w komisjach w dzisiejszym terminie, że taki problem istnieje i chciałem dyskutować dzisiaj na ten temat. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest za przerwaniem dyskusji, proszę o podniesienie ręki do góry. No albo wszyscy. Panie burmistrzu, ja tak jak gdyby po głosowaniu chciałem tylko pana prosić o jedną rzecz. Bardzo pana proszę, żeby kierując lotne brygady, cudzysłów, skierował pan je nie tylko do sklepu, ale również w okolice krawędzi lasu na wysokości ulicy Kozienicza, Kozienickiej, bo skądinąd wiadomo mi, że tam bywają nie tylko młodzi ludzie, ale również ludzie powszechni w naszym mieście, uprawiając tam różne działania charakteru alkoholowym, może też policja nawet swego czasu donosiła. Dziękuję bardzo. W lesie. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa uznał, jest za przyjęciem miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomania dla gminy miasta Pionki na 2017 rok. Zgodnie z materiałem przedstawionym w projekcie numer 3, proszę o podniesienie ręki do góry. 14. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kontynuując podskórny wątek referendum w Pionkach, mamy obowiązek uchwalenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy miasta Pionki dla przeprowadzenia referendum gminnego. To jest projekt uchwały numer 4. Nie widzę potrzeby w ogóle dyskutowania tego, bo jest to zabieg czysto organizacyjny. Mamy taki obowiązek uchwalić w zespole, w samodzielnym policjantem zespole opieki zdrowotnej, cały oddział wewnętrzny, oddział rehabilitacji, oddział kierowniczy po szczepionkach ginekologicznych oraz ZOL, komisje obwodowe. W związku z powyższym, kto z pani panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 4 Rady Miasta Pionki z 1 lutego w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy miasta Pionki dla przeprowadzenia referendum gminnego. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały numer 5. Proszę państwa, to jest uchwała wynika finansowa i następny, więc ja zarządzam 10 minut przerwy. Wznawiam obrady sesji dzisiejszej. Wstępujemy do kolejnego punktu naszych obrad, czyli to znaczy kontynuacji punktu debata i podjęcie uchwał. Projekt numer 5. W sprawie ustalenia stawki dodatki uszczelnionych nowych dla niskiego zakładu komunalnych w Pionkach. Państwo znacie treść tej uchwały w budżecie na bieżący rok w dziale 7.0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 .
natomiast dla samorządowego zakładu budżetowego. Jak w uzasadnieniu wiemy, kalkulacja bieżąca wskazała, że dotychczasowa stawka jednostkowej dotacji lokali zarządzanych przez ZUK
wynosiła 1,75 zł, a w tej chwili to jeszcze jest 1,76 zł za metr kwadratowy. To jest wynik kalkulacji matematycznej i tutaj nie mamy podstaw żadnych do kwestionowania tej kalkulacji. Liczę, że pewne informacje z tym związane będziemy mieli w przyszłości niedalekiej, ponieważ Komisja Rewizyjna prowadzi analizę tych niektórych działań. Jak wiemy, troską Rady jest wsparcie ZUK-u i wyprowadzenie całego tego przedsięwzięcia gospodarczego na jak najlepsze tory, ponieważ no, mamy pewne uwagi. Jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać głos, to za chwilę proszę. Ja pozwolę sobie zadać przedstawicielom ZUK-u dwa pytania, które w czasie posiedzenia Komisji Budżetowej mi się nasunęły. Zwracam się do Pani Dyrektor, a nie wiem, kto będzie na to odpowiadał. Jako mieszkaniec, może nie tak, jako posiadacz obiektu, czyli mieszkania w zasobach ZUK, mieszkania własnościowego, w którym zamieszkuje moja mama, zapoznałem się ostatnio z pismem skierowanym z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, adresowanego do wszystkich mieszkańców bloków komunalnych i wspólnot. O zajęcie stanowiska powiedziałbym swego rodzaju referendum. To mnie zaskoczyło. Czyli zapytanie, czy Państwo wyrażacie zgodę na podniesienie opłaty o 5 groszy i tak dalej. Powiem Państwu szczerze, że jak policzyłem te 5 groszy razy tam powiedzmy 50-60 metrów kwadratowych, to mi wyszło 3 zł w skali roku. Zastanawiam się, ile kosztowało znaczek, którym trzeba było dostać, czy to dostarczenie tego tematu. Ja wiem, że z tych groszy robią się poważne pieniądze. Jak najbardziej rozumiem potrzebę, ale nie widzę celowości robienia tego w ten sposób. Za chwilę, proszę spokojnie. Celowości robienia w ten sposób, bo daję Państwu dzisiaj, nie robiąc ankiety, nie robiąc testu, stawiam dolary przeciwko orzechom, że 90 co najmniej procent ludzi odpowie, że się nie zgadza na te 5 groszy. Zresztą jak zobaczyłem to, co było zapisane, bo mama miała tą listę już jako jedna z ostatnich osób, to było 100% niezgodne. Więc pytam się, jaki to ma cel, nie bardzo rozumiem, mimo że wydaje mi się, że my nie powinno mi pozwolić na zrozumienie tego. Więc proszę o wyjaśnienie, to jest jedna sprawa, po co to się robi. Oraz druga sprawa, która dotarła do mnie z kilku punktów miasta, mianowicie jak wyglądają finansowe relacje, rozmawialiśmy o tym też na komisjach, finansowe relacje pomiędzy ZUK-iem a wspólnotami. W tych przypadkach, jak wiemy, że są wspólnoty, we wspólnotach są lokale, które są lokalami komunalnymi. Jak wygląda kwestia, bo wiem i też zastrzegam, że nie jest to pewna informacja, to jest to informacja od mieszkańców, którzy czasami nieprecyzyjnie ją przekazują, może czegoś nie rozumieją, może czegoś nie wiedzą, może z dobrej woli, a może ze złej woli, że występują przypadki zadłużenia, powiedziałbym, ze strony ZUK-u, na przykład w stosunku do funduszu remontowego czy innych działań, że tak powiem, gospodarczych wspólnot. I czy to jest duża skala, czy to jest mała skala, jak to wygląda kwotowo. No, też interesującą byłoby rzeczą to, o czym rozmawialiśmy już wielokrotnie, jaka jest z drugą strony na przykład zadłużenie mieszkańców w stosunku do ZUK-u, jeżeli chodzi o czynsze. Bo jak pamiętam ostatnie kwoty, to one były wielkie, to było ponad chyba 14 milionów. No, na poszczególne dzielnice to były już bardzo poważne kwoty. Czy my widzimy w ogóle jakikolwiek sposób rozwiązania tego? To jest moje pytanie. Kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo,
albo później ewentualnie kurde, będziemy prosili o odpowiedź. Proszę uprzejmie. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytania, to proszę teraz. Ja nie chcę doprowadzić do sytuacji, że Państwo coś powiedzą, a radnym się coś przypomni. Macie pytanie, walicie teraz otwartym tekstem, pytam. Jeżeli nie, to później będę ucinał dyskusję, bo to nie ma sensu. Jest to po prostu strata czasu. Czy jakiś temat w tej kwestii Państwa interesuje jeszcze? Dom zupełnie, ale ja mam do wnioskodawcy, do pana burmistrza, przepraszam. To proszę, no, to jest ta sama sprawa. Proszę bardzo. Wysoka Rado, panie burmistrzu, zapowiadał pan do końca 2016 roku zmiany z powodu tego, że MZUK, jak pan określił, jest niewydolny i muszą nastąpić reorganizacje czy przekształcenie tego zakładu w spółkę czy w inną formę działania. No wszyscy wiemy, że nie zrealizował pan tego wspólnie z MZUK-iem. I tu jest kolejna pana porażka, panie burmistrzu. Ale wszyscy też dokładnie nie wiedzą. Przerwę panu na chwilę. Nie, nie. Bardzo pana proszę. Proszę mi nie przerywać. Panie radny Berowski. Nie oceniał. Panie radny Berowski. Żeby pan nie oceniał. Ja swoich wypowiedzi. Pan ma zadać pytania, nie oceniać. Proszę się uspokoić. Nie, proszę się proszę do mnie uspokoić. Nie zwracać, bo za chwilę pana upomnę, a panem odbiorę panu głos. Mogę to zrobić. Proszę. No, wszystko pan może, bo na matematykę nie ma. Nie wszystko. Nie ma, jak to się mówi. Proszę zadać pytanie, nie komentować. Zaraz zadam pytanie. Spokojnie, panie radny, spokojnie. I wszyscy wiemy dokładnie, że MZUK ciągle... Niech pan nie mówi w cudzym imieniu. Do MZUK-u. Niech pan mówi w swoim imieniu. Musimy dokładać, jak ten zakład funkcjonuje. Ale wiem również, że pan jednym posunięciem dokładnie zwiększył pan generalnie koszty działania MZUK-u. A tym działaniem było zatrudnienie dodatkowej osoby, jakim był koordynator MZUK-u. I to niewątpliwie bardzo w dużym stopniu zwiększyło koszty działalności. Proszę o pytanie. Dlatego proszę teraz o odpowiedź pana burmistrza. Jakie pobory pobiera pan koordynator miesięczny MZUK-u brutto i ile to obciąża dodatkowo budżet miasta? To jest temat na interpelację, panie. Nie, to jest związane akurat z MZUK-iem i z działalnością. Proszę państwa, oczywiście, że na interpelację pan dostanie odpowiedź. Natomiast chcę tutaj zwrócić uwagę. Ja wiem, że pan się szykuje na moje miejsce i pan robi wszystko, żeby... Panie burmistrzu, proszę nie polemizować. Sekundeczkę. Po to, żeby próbować niepokoić mieszkańców na podstawie fałszywych przesłanek. Do rzeczy, panie burmistrzu, do rzeczy. Panie radny, do rzeczy. Proszę się w ten sposób ile wracać. Nie pan jest od tego, żeby pan mnie upominał. A ja to robię w imieniu pana. Czyim imieniu? Niech pan rzekuje osobę. Pana przewodniczącego. Nie, proszę pana. Nie udzieliłem panu takiej pewności. Jeszcze pan nie jest przewodniczący. Jeszcze pan nie jest. Oczywiście, proszę państwa, to jest pytanie w formie interpelacji. Pan dostanie taką odpowiedź. Natomiast chcę od razu, ponieważ jest to sesja nagrywana, odpowiedź dostanie pan po sesji na piśmie. To chcę powiedzieć, że koszty nie miasta, tylko MZUK-u. Zawsze, jeżeli jest zatrudniona jakaś osoba, to te koszty są ponoszone. Natomiast one zostały wygospodarowane w ten sposób, że na innym stanowisku został utrzymany wakat. Czyli de facto zatrudnienie, koszty zatrudnienia MZUK-u nie uległy zmianie. Natomiast dla informacji panu tylko powiem, że dzięki zatrudnieniu pana Szewczyka na to stanowisko ma dzisiaj znacznie większą wiedzę o nieprawidłowościach, które przez lata były w MZUK-u, o których państwo oczywiście się w pewnym momencie dowiedzą. Natomiast żadną porażką, szanowny panie, jest to, że decyzji ostatecznych odnośnie MZUK-ów nie podjęliśmy do końca grudnia czy do końca stycznia. Ważne jest to, żeby, tak jak każdą inną jednostkę, doprowadzić do stanu efektywnego działania. Takie jest moje staranie. Rozumiem, że pani dyrektor MZUK,
Mam nadzieję, że efekty finansowe również Państwo zobaczycie. Natomiast jeszcze jedna rzecz powiem. Ja absolutnie jestem w stanie Panu pokazać, ile zaoszczędziliśmy na zatrudnieniu tej osoby na tym stanowisku. Zresztą mieszkańcy też to zauważyli. Poprawiło się funkcjonowanie języku na mieście, na co przez półtora roku wszyscy narzekali. Nie jest sztuką poprawiać efektywność poprzez wzrastanie kosztów. A taka sytuacja była przez ostatnie 5 lat. Za dyrektorowanie na pana Abramowicza możecie prześledzić Państwo, jak co roku MZUK pochłania coraz większe pieniądze. To nie jest filozofia. Coraz więcej pieniędzy, to wtedy będziemy pracować. Filozofią jest taką, że było mniej pieniędzy, a MZUK dostaje teraz mniej pieniędzy, a efektywność, że była większa. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pan przywołuje do porządku kolegę radnego Maślanka. Jeśli mówi na temat, czy interpretuje jakieś swoje pytania i opinie, chciałbym zauważyć, że pan burmistrz nie udzielił konkretnej odpowiedzi na konkretnie zadane pytanie. Także ja ponawiam pytanie, to nie wiem, do pana burmistrza lub do pani dyrektor. Od kiedy jest zatrudniony koordynator? Ile zarabia? I no, czym się zajmuje, to pan burmistrz nam tu wyjaśnił. To jest jedno. A chciałbym jeszcze zauważyć, panie przewodniczący, że skoro pan tu upomina nas jako radnych, że nie mówimy na temat, drugi punkt w porządku obrad był taki, który pan mówi, że wprowadził dla siebie, informacja przewodniczącego Rady Miasta. Informacji w tym punkcie nie było za dużo. Wyrażał pan swoje opinie, poglądy na różne tematy. To nie były informacje, to był... odnosił się pan do pewnych rzeczy, na przykład do referendum, wyrażał swoje opinie i to, wie pan, jeśli się upomina kogoś, to trzeba samemu też według pewnych reguł się zachowywać. Dziękuję bardzo. Panie radny, odpowiem panu w ten sposób. Ton instruktażowy pod moim adresem jest przeze mnie nieprzyjemny. Proszę zachować sobie te uwagi na później. Po drugie, jest wprowadzoną przeze mnie zasadą, którą Rada akceptuje. Jeżeli Państwo nie akceptujecie, to ja powiedziałem, zawsze można zgłosić i przegłosować decyzją Rady, że przewodniczący się nie wypowiada. Natomiast chcę powiedzieć, że nie udzielę już panu burmistrzowi nawet głosu, żeby panu odpowiadał na to samo pytanie, ponieważ to decyzją odpowiadającego jest, w jaki sposób i w jakiej formie odpowiada. I koniec. Nie mogę oczekiwać również od pana, żeby pan czytał, nie zadawał pytania drugi raz tego samego, bo pan może, ale za trzecim razem mogę po prostu zgodnie z prawem przerwać panu takie zadawane pytania. Burmistrz odpowiedział tak, jak umiał, jak chciał, jak potrafił. To jest jego interpretacja. Nie bronię burmistrza. Tak samo pan może odpowiadać na moje pytania wprost albo nie. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos w tej kwestii? Pani dyrektor, bardzo proszę, bądź osoba. Ma pani swoje 5 minut. Ja chciałam tylko zauważyć, że tak naprawdę wszystkie pytania, które padły, chyba tak naprawdę nie dotyczą uchwały, która jest w dniu dzisiejszym poddana do przegłosowania. Natomiast odnośnie pytania, które pan zadał jako jedno z pierwszych, usługi, które są to usługi dodatkowe świadczone przez administratora, czyli świadczone przez Miejski Zakład Usług Komunalnych. Jest to tak naprawdę usługa opcjonalna, z której wspólnota może skorzystać, ale nie musi. Więc tak naprawdę wszystkie te koszty, które są przedstawiane, dotyczą wspólnoty, dotyczą naszej polityki, więc oczywiście wszystkich informacji mogę udzielić, natomiast no nie wiem, czy to jest akurat czas i miejsce, żeby w tym momencie tutaj o tym mówić. Okej, pani dyrektor, sprawa została wywołana podczas komisji budżetowej. Myślę, że również Komisja Infrastruktury będzie tym zainteresowana. Myślę, że podczas normalnego funkcjonowania Rady zaprosimy Panią na takie spotkanie i sobie te sprawy szczegółowo wyjaśnimy. A proszę mi powiedzieć, bo widzę, że jest i Pani księgowa, jak rzeczywiście wyglądają kwestie relacji, bo to interesuje nie tylko mnie, to nie jest kwestia mojej ciekawskości, tylko to jest kwestia taka, że ten temat się pojawia. Przynajmniej w zarysie, jak wygląda kwestia tych relacji pomiędzy wspólnotami a MZUK-u? Dalekowki, które ma MZUK do wspólnoty, nie powstały
w roku 2015-2016. Tylko to są zaległości, które powstawały w ciągu kilku lat. One wzrastają z roku na rok. Na koniec 2015 roku wobec wspólnot wszystkich również to były około 660 tysięcy. Na koniec 2016 roku jest tam to mniej więcej ta sama kwota. Ona się nie zwiększyła. No mówię, te zaległości nie powstają w ciągu jednego roku. One powstawały, największą zaległością, która powstała, to była w 2012 roku. To tam powstała największa zaległość. Z czego ona wynikała? Z braku pieniędzy. To znaczy, rozumiem, że efektywność była za mała, że pieniądze wydawało miasto, a w tym roku chyba o milion skoczyła wartość, o ile dobrze kojarzę. To się działo. W 2010 przyjęliśmy. W 2012 już mamy taki pełen rok i największe zadłużenie powstało w 2012. Jaka kwota? 309 tysięcy. Tylko jeszcze może bym dopowiedziała, że w 2012 roku to nie było tak tylko, że to MZUK coś robił i nie płacił. W tej chwili to akurat tego musiałabym powiedzieć. W 2012 roku też było, że pełne kwoty Urząd Miasta był winien MZUK-owi. Te pieniądze się tak po prostu, no po prostu braku pieniędzy. Zwracam się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, żeby to trzeba przeanalizować. Ponadto, krótko mówiąc, proszę Państwa, ten temat został wywołany jak gdyby przy okazji tej uchwały, którą mamy. Myślę, że już tu rozmawiam z przewodniczącą Komisji Infrastruktury, że my się zajmiemy również, proponuję Komisji Budżetowej przeanalizowanie tego tematu i wrócimy do niego na przy najbliższej okazji, nie wiem, czy to będzie następna sesja, czy kolejna sesja. Już Pan zabierał głos w tej sprawie. Prosiłem o zadawanie pytań, bo później nie będę udzielał. Proszę Państwa, Panie radny, mam prawo drugi raz zabrać. Pan w tej dyskusji zabiera głos cztery razy. Proszę nie dyskutować z radnym i z kolejnymi osobami. Drugi raz mam prawo zabrać głos. Zacytuję do Panu z nagrania. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 5 w sprawie ustalenia Rady Miasta Piątki z 1 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Piątkach na 2017 rok. Przeczytam. Rada Miasta Piątki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się stawkę jedną z pomocy w eksploatacji przedmiotowej na rok 2017 dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Piątka z przeznaczeniem na dopłatę do wydatków remontowych, kosztów zarządu oraz wydatków na eksploatację gminnych lokali mieszkalnych w wysokości 1,86 zł na 1 metr kwadratowy powierzchni zarządzanych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasta Piątki. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta Piątki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2017. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podjęcie się do ręki. Kto jest przeciw? Jeszcze raz proszę, kto jest za? Dobrze, 12. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? To trzeba wyszło 15? 11, tak było zawsze. Panie Ewo, ja wiem, że Pani debiutuje, ale proszę się nie liczy dobrze, ale Pan się debiutuje. 11. Za. 1 przeciw, 2 wstrzymujący. Projekt uchwały numer 6. Proszę Państwa, w tym projekcie mamy tylko poprawkę. Chciałbym prosić wnioskodawcę o
Chodźmy sobie do informacji odnośnie zmian w budżecie. Dotyczy to między innymi 40 tysięcy złotych przenosi się plan dochodów z działu 801 w związku ze zmianą sposobu zarządzania lodowiskiem. Lodowisko jest w tej chwili zarządzane przez Urząd Miasta, bo przez gminę numer 1, bo to jest przesunięta w planie finansowym miasta. Potem 7200 złotych w związku z realizacją zadań gminy z realizacją rządową na pokrycie kosztów obsługi serwisowej programu związanych z zadaniem osobistym. Przypomnę, że jest to zadanie zlecone przez państwo do realizacji przez gminę Wielkopolską. Wprowadza się również dochody w wysokości 1900 zł jako wpłaty z tytułu rozliczeń zabiegłych realizowanych przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 zł. Wygospodarowaną kwotę przeznacza się na pokrycie wydatków w dziale 852. I to są główne przesłanki tej uchwały, natomiast autopoprawka dotyczy wprowadzenia kwoty po stronie dochodów w związku z decyzją wojewody Mazowieckiego, który zwiększył dochody dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i tę kwotę wprowadzamy w ten sposób do budżetu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Komisja budżetowa opiniowała, ale ten pierwszy projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała. No myślę, że jeśli jest decyzja, to nie powinniśmy w tej sprawie większych problemów z tego tytułu. Jeśli chodzi o drugi projekt dołożony do tej uchwały. Proszę Państwa, w takim razie, kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały numer 6 z autopoprawką Rady Miasta Wionki z dnia 1 lutego 2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok bieżący. Proszę o podniesienie ręki do góry. 13. Kto jest przeciw? Raz. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały numer 7. Panie przewodniczący, no chyba ja radny zgłasza się, prawda? I trzeba chyba respektować to. Proszę, powiedziałem, instruujący to jest niewskazany. To jest właśnie brak wiceprzewodniczącego. Proszę bardzo, panie radny, oddaję panu głos. Chciałem złożyć oświadczenie odnośnie tej uchwały. Skierowane do wnioskodawcy, oni minął jeszcze miesiąc od podjęcia budżetu przed Szanowną Radę, a już zaczyna się spektakl w postaci zmian w budżecie. Dlatego sugeruję na przyszłość większą analizę i skrupulatnie przygotować budżet dla wnioskodawcy. Ale oświadczeń się nie komentuje, panie przewodniczący. Proszę doczytać w regulaminie. Proszę doczytać w regulaminie. I statystyki do projektu uchwały numer 7 w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i edukowania
oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, przedszkola, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Jaska Pionki. Komisja? Bez uwagi. Komisja budżetowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Które komisje jeszcze pracowały nad tym tematem? Czy są jakieś uwagi? W takim razie kto z pani panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 7 Rady Miasta Kępki za 1 lutego w sprawie wyższenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i tak dalej. W treści jak w załączonym projekcie proszę o podniesienie ręki do góry. 14. Dziękuję bardzo. Uchwała numer, projekt uchwały nr 8. W sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przeszkoli i nieformułowania przeszkolnego i szkół niepublicznych oraz o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terytorium miasta Kępki oraz zakresu i dużych kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania. Za. Komisja oświaty bez uwag. Która z komisji jeszcze pracowała nad tym tematem? Czy państwo... komisja budżetowa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy ktoś ma jakieś uwagi w tej chwili? Proszę radny na stronę. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, korzystając przy okazji rozpatrywania tego projektu numer 8 uchwały, chciałbym dowiedzieć się, na jakim etapie jest spór pomiędzy miastem a niepublicznym przedszkolem Kolorowe Pudełko i realizowaniem przez miasto wyroków sądowych. Zwracam uwagę panu radnemu, że to jest kolejny temat związany do interpelacji wolnych wniosków. Odrzucam to pytanie, proszę. Złożę to w interpelacji. Bardzo proszę. Proszę państwa, projekt uchwały numer 9. Ale panie przewodniczący, jest jeszcze. I właśnie mam pytanie, jaki ma numer ta uchwała? 8. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 8 przez 2017 roku miasta Kępki z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i tak dalej. W treści, jak w przedstawionym projekcie, proszę o podniesienie ręki do góry. 14. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały numer 9. Panie przewodniczący, tak? Właśnie przed chwilą myślałem, że pan przechodzi, bo pan burmistrz wniósł projekt uchwały, który jest nie zanumerowany. To będzie 10. Ale nie ma numeru, dlatego tak. A jest budżetowa. Tak, nie ma. Przystępujemy do uchwały numer 9. Panie burmistrzu. Proszę państwa, uchwała numer 9 jest istotną uchwałą, która wymaga nowe zmienione prawo oświatowe. Jesteśmy prawdopodobnie jednym z pierwszych samorządów w regionie radomskim, które wykonały pracę wymaganą zmianami prawa. Wielu wójtów, burmistrzów zapytuje, jak to zrobiliśmy, jak sobie z tym tematem poradziliśmy. Uważam, że nasze rozwiązania są wręcz modelowe, chociaż zdaję sobie sprawę, że sytuacja reorganizacji oświaty na terenie miasta naszego jest dużo łatwiejsza niż na terenie gmin wiejskich, gdzie istnieją rakietyczne szkoły sześcioklasowe i nauka często łączona jest między klasami 1, 2, 3, 4. W mieście Pionki odległość z najdłuższych, największe odległości do szkoły w sporadycznych przypadkach osiągają 5 km, także praktycznie rzecz biorąc można sobie wyobrazić dowolny rozkład sieci szkół. Przypomnę państwu, że rozwiązania, do których dochodziliśmy, to były najpierw informacjami wstępnymi w Radzie Miasta, później odbyły się spotkania moje z radami pedagogicznymi wszystkich szkół kępkowskich.
W niektórych przypadkach były to również spotkania łączone, z przedstawicielami Rady Rodziców, a w przypadku szkoły nr 2 podstawowej również ze wszystkimi rodzicami, którzy zostali na takie spotkanie zaproszeni. W dwóch czy w trzech przypadkach ponownie spotkałem się z nauczycielami gimnazjum nr 1, gimnazjum nr 2. Otrzymaliśmy uchwały rad pedagogicznych z PG1, PG2, akceptujących przyjęte rozwiązanie. Również takie głosowanie odbyło się w szkole podstawowej nr 2 wśród nauczycieli oraz wśród rodziców. Chyba najwięcej emocji wzbudzała tak naprawdę sytuacja w szkole nr 2. Tam w mojej ocenie włączyły się pewne czynniki zewnętrzne, które próbowały wykorzystać sytuację do zwiększania awantur w mieście. Awantura się nie udała, ale przykładem tej awantury było to, że jaką przygotowywane jest to, że wtedy, kiedy udaliśmy się na spotkanie z nauczycielami, rodzicami tej szkoły, po to, żeby przekazać im do decyzji, jak uważają, czy chcą, żeby ta szkoła została w tym miejscu i w takiej formie, i w takim okręgu, w obszarze działania obecnie, czy też przychylają się do sugestii, żeby PG2 zostało włączone do tej szkoły i siedziba tej szkoły została przeniesiona do nowo remontowanego budynku na ulicy Słowackiego. A w tym samym czasie w internecie już pojawiły się wzorce protestów do ministra, do kuratora, do Bóg wie kogo jeszcze. I pytanie protestu przeciwko czemu? Decyzji rodziców? Decyzji nauczycieli? Przeciwko czemu te protesty miały być kierowane? Ale widać, że tu chodziło przede wszystkim, żeby protestować, a nie o to, żeby rozmawiać merytorycznie. Pojawili się samozwańczy przywódcy, którzy imieniem, bez upoważnienia, próbowali kreować opinię w imieniu rad rodziców, bez spotkania z radami rodziców, bez rozmowy z radą rodziców, bez upoważnienia rodziców. Wtedy musiał się przyjrzeć, szczególnie w szkole nr 1, jak zostały wybrane władze rady rodziców, ponieważ są wątpliwości, czy zostały, czy procedury nie zostały naruszone. Będę zachęcał pana dyrektora, żeby zorganizował spotkanie wszystkich rodziców i żeby przedyskutować ten temat. Panie przewodniczący, będę chciał... wnioskodawca mówi nie na temat. Panie radny, po raz ostatni ostrzegam pana, że za chwilę podziękuję panu za uczestnictwo w sesji w charakterze radnego. Ja myślę, że pan Maślany by tutaj chciał powiedzieć. W jakim imieniu, kto go zaprosił, kto go poinformował, żeby pojawił się razem z innymi dwoma radnymi na spotkaniu Rady Rodziców, gdzie którego tematem było liczenie głosów, tak naprawdę głosowania. Skąd taka sytuacja, że nagle trzej radni się tam pojawiają, a nie jest o tym informowana radna z tego rejonu, widzi pan, w której powinna działać. Ale chcę zwrócić uwagę, proszę państwa, że suma sumarum, to ci, którzy próbowali wzniecać awantury, to tak naprawdę się skompromitowali. Ale pozostawili po sobie pokłosie wielu emocji. Żałuję, że akurat teraz nie ma obecnego tutaj pana przewodniczącego Rady Rodziców ze szkoły nr 2, który chciał w tej sprawie też zabrać głos i opowiedzieć. Akurat o 16 ma wizytę u lekarza i jeżeli zdąży przyjść, ja poproszę, żeby już w sprawach różnych tę sytuację nakreślił. A teraz proszę państwa, jeśli chodzi o meritum rozwiązań, które proponujemy, są następujące. Szkoła nr 2 pozostaje w obwodzie takim, jakim jest. Tutaj państwo macie, jest to nie autopoprawka, ponieważ projekt uchwały nie ulega zmianie, ale prosiliście państwo, żeby w uzasadnieniu poprawić błędy, które zostały spostrzeżone i takie poprawione uzupełnienie uzasadnienia do tego projektu uchwały państwo radni otrzymaliście. Chodzi tutaj przede wszystkim o granice obwodu szkolnego. Proponujemy w projekcie organizacji dostosowania oświaty do wymogów nowego prawa oświatowego
włączyć gimnazjum numer 1 do publicznej szkoły podstawowej numer 5, pozostawiając budynek, siedzibę działania gimnazjum do dyspozycji tej szkoły, aż do wygaszenia klas gimnazjalnych. Będzie to więc przez 2 lata szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi i gimnazjalnymi. Gimnazjum numer 2 proponujemy włączyć do, w związku z tym, że opinia rodziców była jednoznacznie negatywna, nauczycieli, jak rozumiem, pozytywna, że nauczyciele chcieli, żeby włączyć tę szkołę do gimnazjum numer 2, do szkoły numer 2, rodzice nie, dlatego też sugerujemy Państwu podjęcie uchwały, która włączać będzie gimnazjum numer 2 do szkoły podstawowej numer 2. Do szkoły numer 1, przepraszam bardzo, do szkoły numer 1. Wydaje się, że w ten sposób osiągamy konsensus większości oczekiwań przynajmniej rodziców, ale nie nauczycieli, ponieważ nauczyciele szkoły numer 2 zostają pozostawieni w takiej sytuacji najgorszej. Wydaje mi się, że mało było merytorycznego i spokojnego dialogu pomiędzy rodzicami oraz nauczycielami, oraz nauczycielami tej szkoły, że emocje, które przywieziono z zewnątrz, próbując wzniecać awanturę, tak naprawdę bardzo skonfliktowały to środowisko i jest mi z tego powodu żal. Chcę dopowiedzieć, proszę Państwa, że konsekwencja tej decyzji jest bardzo egoistyczna, ale rozumiem. Rodzice dzisiejszych uczniów szkoły nr 2 chcą, żeby ich dzieci w tej szkole zakończyli edukację. I w takim razie tak się stanie. Natomiast konsekwencją tego będzie stopniowe samowygaszanie tej szkoły. Dlatego, że w takiej sytuacji prognozy demograficzne dla tego obszaru szkolnego są bardzo niepokojące i wskazują na to, że szkoła w ciągu kilku lat tak naprawdę przestanie istnieć. I to, proszę Państwa, bez decyzji Rady Miasta. W powiecie przez 3 lata istniała szkoła, w której nie uczył się żaden uczeń. I dopiero potem ją wygaszono, niczego nikogo zawiadamiać, ponieważ nie był uczniem. I w tej sytuacji mamy szkołę numer 2, gdzie dzisiaj mamy, proszę Państwa, 7 oddziałów szkolnych, nie ma zerówki, więc nie będzie w przyszłym roku pierwszej klasy. Będą połączone 2 klasy, 15 i 13 osobowa w jedną klasę, czyli kolejna klasa tak naprawdę przestanie istnieć. Z tego, co mi wiadomo, rodzice, część rodziców jest zniechęcona sytuacją, która się wokół tej szkoły wytworzyła. Również pewnie tymi awanturami, z tego, co mi wiadomo, postanowiła o przeniesieniu dzieci do szkół, które zapewniają stabilne funkcjonowanie i lepsze warunki nauczania. Chcę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że ta szkoła dzisiaj nie posiada pracowni przedmiotowych, które powinny być utworzone dla oddziałów 7 i 8. Tam, kiedy nauczane są różne przedmioty, takie jak fizyka, jak chemia. Ale taka jest wola rodziców i dlatego proponuję Państwu, żeby się z nią zgodzić, żeby takie rozwiązanie przyjąć. Pada pytanie, proszę Państwa, to też jest powód, no, jak ktoś nie znajduje w rzeczywistości, to próbuje problemy kreować. Jeżeli zaniepokojony rodzic pytał, a co my możemy zrobić, żeby 7 klas ze szkoły nr 1 nie przenosi do budynku na ulicy Słowackiego. Proszę Państwa, budynek czy przestrzenie szkoły zostają przekazane do dyspozycji dyrektora szkoły. I to nie będzie kompetencją burmistrza czy Rady Miasta, ale dyrektora szkoły, które klasy będą mogły uczyć się w jednym budynku albo w drugim. Także nie do nas ten, że tak powiem, takie pytanie. Natomiast jeżeli przy tej okazji przewodniczący Rady Rodziców w tej szkole sugeruje, że no weźcie udział w referendum, to może coś się da zrobić, to chcę powiedzieć, że ta dezinformacja jest po prostu bardzo brzydka. Tak się nie postępuje. Ja chciałbym, żebyśmy w naszym mieście żyli w prawdzie przede wszystkim. W prawdzie. A nie w zakłamaniu. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, wątpliwości, jesteśmy otwarci, żeby udzielać na nie odpowiedzi. Natomiast jest rzeczą brzydką okłamywanie ludzi.
A to się powszechnie niestety przez tych ludzi, inicjatorów referendum dzieje. Jeżeli nie ma faktów rzeczywistości, to jest to na przyszłość. Taka jest prawda. Do dyspozycji będą budynki, przestrzenie w tym drugim budynku, natomiast czy klasa siódma, czy klasa ósma będzie funkcjonowała w szkole jednej czy drugiej, to jest rozwiązanie, które wybierze z radą rodziców, z radą pedagogiczną dany dyrektor. Jeżeli są Państwa pytania, to jesteśmy do dyspozycji, żeby udzielić odpowiedzi. Chcę tylko dopowiedzieć, że w dniu wczorajszym pani kierownik Wydziału Oświaty udała się do kuratorium, żeby dla naszego poczucia bezpieczeństwa skonsultować projekt naszej uchwały. Muszę przyznać, że kuratorium nie jest jeszcze przygotowane. Jesteśmy chyba za wcześnie, że tak powiem, przed czasem, żeby nas tutaj w sposób kompetentny doradztwem wspomóc. Chcę też dopowiedzieć, proszę Państwa, że w trakcie przygotowywania rozwiązań, które dzisiaj są przedmiotem naszego projektu uchwały, musieliśmy docierać i odkrywać różnego rodzaju wcześniejsze zapowiedzi rządu, które przekazywano nam podczas spotkań z panią minister, z kuratorem, z wojewodą, a które ostatecznie nie znalazły się w przyjęciu tym przez Sejm rozwiązaniu ustaw. Dlatego musieliśmy skorygować, wtedy szukaliśmy nasze podstawy prawne i okazywało się, że to znikło z ustawy. Że pewne rzeczy, które były zapowiadane jako pewniki, które były nam przekazywane w formie nawet takich podręczników różnego rodzaju, jak sobie z tym poradzić, okazało się, że nie znajdują podstawy prawnej w przyjętych rozwiązaniach. Uważam, że ten projekt, który przedkładamy, proszę Państwa, pozwoli nam w sposób w miarę bez raf dostosować system oświaty w naszym mieście do wymogów nowego prawa oświatowego, bez względu na to, czy jesteśmy jego zwolennikami, czy nie, to wydaje mi się, że w taki sposób, w sposób bardzo racjonalny i efektywny potrafimy ten nas rozwiązać. Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki pracowała nad przygotowaniem stanowiska komisji co do projektu dostosowania sieci szkół podstawowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe. I rzeczywiście oświata jest taką dziedziną życia społecznego, który bardzo żywo interesuje społeczność miasta Pionki. Myślę, że to jest bardzo fajna i dobra rzecz. I gdybyśmy się opierali wyłącznie na racjach, na przepisach prawa oświatowego, na interesach rodziców, nauczycieli, rad pedagogicznych, dyrektorów szkół, to myślę, że ta dyskusja wokół tego projektu byłaby zdecydowanie spokojniejsza i pozbawiona tych emocji, które niestety zostały wywołane w związku z projektem tej uchwały. Niemniej jednak uważam, że mimo wszystkich tych sytuacji, które miały miejsce, projekt jest absolutnie do przyjęcia. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten projekt jest gotowy i możemy dzisiaj na ten temat dyskutować. Generalnie rzecz biorąc, z ustaleń komisji wynika to, co pan burmistrz powiedział, że jest pełna akceptacja tego projektu w środowiskach szkolnych. Do przewodniczącego komisji zostało skierowane pismo pani przewodniczącej Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pionkach. Ja bym chciał je tutaj pokrótce zacytować, bo pani przewodnicząca, wiceprzewodnicząca, przepraszam, zobowiązała mnie do tego. I to jest jakby dowód na to, że ten projekt jest trafiony w oczekiwania środowiskowe. My rodzice jesteśmy poinformowani, pisze pani wiceprzewodnicząca Rady Rodziców PSP 2, przypominam. My rodzice jesteśmy poinformowani, że w projekcie uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe wynika, że szkoła podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa przy ulicy Kochanowskiego 14 w Pionkach jest zaprojektowana w pełnej strukturze organizacyjnej klas 1-8. Takie rozwiązanie satysfakcjonuje naszą społeczność szkolną. W kolejnym zdaniu pani wiceprzewodnicząca pisze, niepokój budzi jednak pomniejszenie obwodu szkolnego.
data 30 stycznia 2017, o ulicę Zwycięstwa, Kolejowa, Zielona, Fabryczna, Obrońców Ojczyzny. Komisja Kultury, Oświaty i Sportu zwróciła się wnioskiem do pana burmistrza, żeby te oto ulice, przypomnę, Zwycięstwa, Kolejowa, Zielona, Fabryczna, Obrońców Ojczyzny, zostały włączone w obwód szkoły podstawowej numer 2 w Pionkach. I tak się stało. Burmistrz na dzień dzisiejszy, tu państwa proszę o zwrócenie na to uwagi, w planie sieci publicznej szkoły w projekcie zapisał tę ulicę w obwodzie szkoły podstawowej numer 2 w Pionkach. Zważywszy na ten fakt, mogę domniemać, że społeczność szkoły reprezentowana przez rodziców jest w pełni usatysfakcjonowana. Mam przynajmniej taką nadzieję. Oczywiście to, co powiedział przewodniczący, pewnie nie wszyscy są idealnie zadowoleni, ale oczywiście tutaj ja mówię o pewnych większościowych rozwiązaniach. Nie będę się jakby wypowiadał co do stanowiska rad pedagogicznych, bo my je znamy. Natomiast chciałbym, korzystając z tej okazji, jakby wzmocnić te słowa, które powiedział burmistrz w zakresie kompetencji dyrektorów szkół, ośmioletnich szkół podstawowych, które to będą jakby jednoznacznie określały kompetencje dyrektora szkoły, rady pedagogicznej co do sposobu organizacji procesu dydaktycznego. Gdy, proszę państwa, nie ma jakby wpływu na to nikt poza organem rady pedagogicznej, rady rodziców, jak organizowane są zajęcia dydaktyczne. Tu myślę, że to jest bardzo dobre, elastyczne rozwiązanie, które wskazuje dyrektorom szkoły podstawowej numer 1, szkoły podstawowej numer 5 na możliwości wykorzystania bazy dydaktycznej, powierzchniowej, aktualnie funkcjonujących gimnazjów w Pionkach, czyli gimnazjum numer pracowni przedmiotowych, gimnazjum numer 1 i gimnazjum numer 2. Myślę, że doświadczenie, wiedza, dbałość o poziom edukacji tych szkół są gwarantem, że i baza, i doświadczenie, i nauczyciele tam pracujący będą w pełni wykorzystane, żeby proces dydaktyczny w pionkowskich placówkach przebiegał na jak najwyższym poziomie. Chciałbym też również tutaj z tego miejsca jakby uspokoić, aczkolwiek wiem, że to nie jest takie proste, rady pedagogiczne co do przyszłości zawodowej naszych pionkowskich nauczycieli. Oczywiście, że pewne obawy są i chyba nikt nie dałby dzisiaj gwarancji 100% zatrudnienia. Niemniej jednak, jakby patrząc na te uchwały, na intencyjność tych uchwał wyartykułowaną przez pana burmistrza i Wydział Edukacji, to wyraźnie widać, że jest pewien zamysł przejmowania tych nauczycieli struktury organizacyjnej ośmioletnich szkół podstawowych i mam nadzieję, że w znaczącej mierze, a chciałbym, żeby to było w 100%, dzisiejsi pracownicy pedagogiczni znajdą dydaktyczni, znajdą miejsce w nowo powstałych ośmioletnich szkołach podstawowych. Jest pewne zagrożenie wynikające z tego, że stan naszej pionkowskiej oświaty w 2019 roku zostanie pomniejszony. Dlatego, że będziemy dysponowali w 2019 roku 8 rocznikami, a nie 9 jak w tej chwili. Niemniej jednak wzorzec lat minionych pokazuje, z jaką troską Wydział Edukacji podchodzi do każdego miejsca pracy i jak próbuje rzeczywiście uratować te miejsca pracy, dlatego że to jest niezwykle istotne dla nauczyciela z 25-letnim stażem utrzymanie tego miejsca pracy, bo chociażby ich kariera zawodowa, myślę tutaj o swoich kolegach i koleżankach, no, predysponuje ich do tego, żeby w sposób spokojny dopracować wieku emerytalnego i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą i dziećmi naszego miasta. I jeszcze jedna tylko, proszę państwa, na koniec uwaga i prośba do rodziców tym razem. Szkoła numer 1. I tu dzisiaj otrzymałem taką informację i proszono mnie o to w imieniu Rady Rodziców Szkoły numer 1, żebym to jednoznacznie wyartykułował. Na spotkaniu poniedziałkowym jedna z pań, i to jest jakaś dziwna kwestia w tym mieście. Przychodzi osoba, która absolutnie ma prawo do tego, żeby wziąć udział w pracy Komisji Oświaty, przedstawia się z imienia, z nazwiska i daje sobie pełnomocnictwa sam sobie, że mój głos jest w imieniu Rady Rodziców. Ja jako przewodniczący nie mogę nie wierzyć w dobrą wolę tej osoby.
I świadomie ta osoba, albo nieświadomie, wprowadza całą komisję, wszystkich uczestników posiedzenia Komisji Oświaty, że jakoby ta osoba zgłasza pomysły całej społeczności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1. Proszę Państwa, ten głos, który był w poniedziałek i tu wszystkim uczestnikom, którzy w tej długiej komisji poniedziałkowej brali udział, jednoznacznie mnie proszono ze szkoły nr 1, żeby to powiedzieć. Był to głos prywatny tej osoby. I prośba o to, żeby tam była inna organizacja pracy szkoły nr 1, żeby inaczej funkcjonowało to małżeństwo szkoły podstawowej nr 1 z gimnazjum nr 2, to był głos prywatny. Dobrze, że my go dalej jakby nie analizowaliśmy i prawnie zostało jakby to odrzucone, bo wprowadziłoby to, myślę, że niepotrzebny zgrzyt, chociaż takowy się pojawił, ale rodziców szkoły nr 1 mogę zapewnić co do tego, że dużo, ale bardzo dużo jest w waszych rękach. Myślę, że świetnie układająca się współpraca ze szkołą nr 1, z dyrektorem szkoły nr 1 jest gwarantem, że wasze dzieci będą w dobrych rękach, dobrą opieką, a reforma systemu edukacji w Pionkach przebiegnie spokojnie, o co do wszystkich państwa apeluję. I burmistrz zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ta uchwała, proszę państwa, ma charakter dwuletni. To rzeczywiście rzadko się zdarza w ustawodawstwie Polski, żeby wprowadzając tego typu rozwiązania prawne, zakładać ten bezpiecznik dwuletni. Myślę, że tutaj jest absolutnie wykonana pewna świadoma intencja rządu, który właśnie pokazuje nam wszystkim, żebyśmy podchodzili do tego w sposób spokojny i w ciągu dwóch lat sprawdzimy nasze rozwiązania. Myślę, że rząd będzie również miał czas, żeby te doświadczenia zebrać, dostosować i żeby ta cała zmiana była z pożytkiem dla naszych dzieci. Dziękuję i proszę Państwa o poparcie tej uchwały. Dziękuję radny bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Tak jak Pan Burmistrz w ostatnim zdaniu powiedział, że jest to projekt na dzień dzisiejszy do przyjęcia i myślę, że kuratorium też nie powinno mieć do tego naszego projektu zastrzeżeń. Nie powinniśmy to przyjąć i ja będę głosował za przyjęciem projektu tej uchwały. Natomiast zanim doszliśmy do projektu tej uchwały, którą dzisiaj mamy na papierze, pan burmistrz w swojej wypowiedzi mówił, jak żeśmy do tego dochodzili podczas różnych spotkań i dyskusji. W pewnym momencie pan, przepraszam, ale chciałbym, żeby ja nie przejmował, jeśli tak, to proszę mnie poprawić, że było pewne spotkanie, były trzy osoby, rozumiem, że ja tam byłem i chodziło o moją osobę i że się ośmieszyłem. Ponieważ mam siwe włosy i nie chciałbym, by publicznie pan burmistrz czy ktokolwiek wypowiadał takie słowa, że ja gdzieś byłem i się ośmieszyłem. Ja, proszę Państwa, w całej dyskusji między innymi zdarzyło się, że jako radny z okręgu nr 15 zostałem zaproszony na spotkanie z rodzicami. Pytam się kiedy, o której godzinie, w piątek o 17. Nie mogę o 17, mam o 16.30 komisję budżetową. Mogę za godzinę, za półtorej, jak się skończy. Dobrze, my będziemy rozmawiać. Czekamy na pana. Więc ja po komisji, tak jak przyrzekłem, poszedłem. Nie wiedziałem, czy tam będzie 5, czy 10, czy 50 osób. Natomiast będąc, gdy się znalazłem na sali wśród rodziców, zabrałem głos i uważam, że moja wypowiedź i moja obecność nie spowodowała nic takiego, co ja bym się mógł ośmieszyć wobec społeczności tamtej lokalnej i z moją wypowiedzią ośmieszam swoją osobę. Starałem się, abym mieszkańcom powiedział to, co wiem, a chodziło im o to, czy mam uchwałę, projekt uchwały na sesję dotyczącą oświaty. Mam. Mógłby pan nam to zrelacjonować, jak pan to widzi. To, co będę potrafił, to przekażę. Starałem się mieszkańcom, rodzicom szkoły nr 2 przekazać takie wiadomości, jakie posiadałem. Chciałem rzetelnie im o tym powiedzieć. Nikogo nie pomawiałem, nikogo nie przywoływałem. Myślę, że garść informacji, które przekazałem rodzicom, ja uznaję i pewnie rodzice też uznali, że
o takie informacje też między innymi im chodziło. Więc panie burmistrzu, ja proszę, aby pan nie używał wobec mojej osoby, że ja gdzieś byłem i się ośmieszyłem. Panie przewodniczący, panie burmistrzu. Najpierw chciałbym podziękować panu wójtkowi, że podziękował tu rodzicom i osobom, które się przyczyniły do wypracowania tego projektu uchwały, bo między innymi czuję, że to i do mnie też się tyczyło i do tu pozostałych kolegów. Ponieważ, panie burmistrzu, to jest tak. Pan tu wspomniał na początku swojej wypowiedzi, że w czasie tego spotkania rodziców w szkole numer 2 byli tam niektórzy radni, wywołali emocje i pewne no, jakieś tam powiedzmy poruszenie. Chciałbym panu powiedzieć, że no i pan jeszcze tu się odniósł, żebyśmy żyli w prawdzie. No panie burmistrzu, w prawdzie, no żyjmy w prawdzie. Prawda pan naprawdę wyzwoli. Są nagrania, są świadkowie z tego spotkania. Powiem tak, ja byłem też na komisji, bo jestem w komisji budżetowej. O godzinie 16.30 była komisja. Dowiedziałem się w czasie tej komisji, że jest to spotkanie, wcześniej nie widziałem. Dotyczy mnie radnych, bo jestem od tego, żeby służyć ludziom i w takich no, trudnych sprawach chciałem iść zobaczyć, co się tam dzieje. I ktoś mi zarzuca, że po co ja tam poszedłem. No po co? No spełniąc swoją funkcję radnego. I co niektórzy poszli i tak powiem, nasza obecność raczej uspokoiła te emocje, które były. Tu szczególne zasługi dla pana Stanisława Pacana, bo wyjaśnił pewne rzeczy. No, były emocje duże, zresztą ci, co byli, to wiedzą i dzięki, no nie tylko nam, ale i tym ludziom, rodzicom, te okręgi zostały przywrócone. No co, za co dziękujemy oczywiście, bo nie wiem dlaczego akurat te okręgi zostały wyrzucone z okręgu numer 2, z tej ulicy, przepraszam. Przecież no, pieniądze z oświaty idą za uczniem. I dlaczego organizujemy obóz numer 2, co potencjalnie zmniejsza ilość dzieci, co za tym idzie, że pieniądze na utrzymanie szkoły też są mniejsze. Czy to w interesie miasta powinno być, żeby zmniejszać te obwody? No raczej, żeby zwiększać. I pana wypowiedzi, ale to już nie pierwsze jest wypowiedź, panie burmistrzu, na temat szkoły numer 2, no nie sprzyja, żeby ona spokojnie funkcjonowała. Pan mówi znowu o wygaszeniu tej szkoły. No, o tymśmy nie mówili. Raczej to jest niepotrzebne, bo po prostu niepotrzebne są emocje. Rodzice znowu nie czują się pewnie, zapisują swoich dzieci do tej szkoły. Także moim zdaniem ta siatka tych szkół, zresztą jak tu widać na mapie, jest wypracowana bardzo rozsądnie i będę głosował za podjęciem tej uchwały, bo trzy szkoły podstawowe w Pionkach na dzień dzisiejszy no, spełniają tutaj wymogi edukacyjne. No i mówię, żyjmy w prawdzie i ja też sobie nie życzę, bo może jestem młodszy od pana Stanisława, ale też mam trochę siły głosu, żeby pan po prostu mówił nieprawdę i obrażał no, w pewien sposób tutaj rażu. A że, no mówię, te spotkanie było nagrywane, czy są świadkowie, także po prostu... A, jeszcze jedna sprawa. Ja myślę, że niepotrzebne emocje to by było troszeczkę panu, bo pan konsultując, że tak powiem, tą reformę tej oświaty, czy tą uchwałę intencyjną, pan mi informował radnych, że są, wydają się takie spotkania, że rozmawiamy, no myślę, że skoro myśmy się dowiedzieli jakby o niektórych spotkaniach po czasie, nie wiedzieliśmy o tych spotkaniach. Na to jedno spotkanie dowiedzieliśmy się iśmy przyjechali. Skąd? Ja dowiedziałem się w czasie komisji, mówię, pół godziny przed spotkaniem, na które się spóźnimy. Dziękuję bardzo. Ja sobie udzielę głosu w tej chwili, ponieważ zostałem zainspirowany między innymi oczekiwaniem życia w prawdzie ze strony kolegi radnego Łyszka. I chcę skonfrontować właśnie, bo to jest rzecz bardzo ciekawa. Szanowni Państwo, zacznę może od czegoś takiego.
z całą pewnością podczas tej długiej dyskusji na temat nieudanej moim zdaniem, i będę to powtarzał, reformy szkolnictwa w Polsce, emocje grały rolę ze strony osób, rodziców, osób upoważnionych, nieupoważnionych, toczyły się różne batalie, różne cuda się działy. Było na pewno sporo błędów w podejmowaniu decyzji taktycznych, strategicznych, ale jak łatwo jest zauważyć, wypracowany został pewien konsensus, który uzyskuje coraz większą aprobatę. Oczywiście, jak powiedziałem na początku, nie będzie pewności. Część panów radnych zarzuca burmistrzowi, państwa radnych, że nie wiedzieli o tym czy o tamtym. Ja teraz do tej prawdy, bo to jest intrygujący temat i jak widzę tutaj się powtarzający. Panie radny Łyżwa, czy może mi pan powiedzieć, jakim kanałem, w jaki sposób dowiedział się pan na komisji budżetowej, sekundę, na komisji budżetowej, ja to wytłumaczę, o tym, że będzie takie spotkanie z ludźmi. Mogę panie od razu wytłumaczyć? Nie, ja pytam kolegę Łyżwę. Dlatego, że ja również byłem do końca na posiedzeniu komisji budżetowej i ten temat nie był w żadnym wypadku poruszany. W związku z powyższym mam prawo przypuszczać, że ma rację stuprocentową w tym wypadku pan burmistrz, że było to zaproszenie wybiórcze. Nie do wszystkich uszu radnych, a mówię z otwartą przyjmującą, że też bym, mając wtedy kawał wolnego czasu, z przyjemnością udał się na spotkanie z rodzicami w szkole podstawowej numer 2. W związku z powyższym sprawa dla mnie jest ewidentna, że była zastosowana jakaś selekcja dopuszczania radnych do... Panie przewodniczący, rozwieję wszystkie wątpliwości. Proszę pozwolić. Kolejność występowania jest już zaproponowana, bo i kolega Maślanek się zgłaszał wcześniej, kolega Wojciech. Nie mam w tej chwili cienia wątpliwości, że nie było to do końca grane. Pan Stanisław wyjaśnił. Dostałem zaproszenie bezpośrednie telefonem czy czymś tam, to nic. Ale nagle okazało się, że nie tylko. I jednak ograniczenie. Panie Wojtku, bardzo proszę. Czy ja się mogę odnieść odpowiedź na to pytanie? Proszę się odnieść. Nie wiem, no pan Stanisław chciał... No to bardzo proszę, może pan Stanisław najpierw odpowie w moim imieniu, dobrze? Może nie tak w imieniu, tylko powie całą prawdę. Jak było. Skończyła się komisja, wyszliśmy z budynku, ja nie mam samochodu, mam iść na pieszo. Panie Tomku, gdzie pan jedzie? Do domu. Bo wie pan, co, a w którą stronę pan jedzie? Ponieważ ja mam dotrzeć do szkoły numer 2. No to wie pan, żaden problem, ja pana podwiozę. A po co pan jedzie? Tam jest spotkanie, prosili mnie na spotkanie rodzice. Podwiózł mnie i wszedł ze mną po prostu. I tyle. Nie ma do nikogo żalu. Tak było, panie Stasiu. Dziękuję bardzo. To na komisji się robi. Ja mam samochód, Stasiu. Ja jestem generalnie zwolennikiem takiej oto tezy, że co było, to było. Najważniejsze jest, że mamy konsensus i możemy sprawę jakby przegłosować i możemy ją realizować w spokoju i w jakiejś atmosferze, która będzie służyła przede wszystkim rodzicom, dzieciom i nauczycielom. Ale a propos tych ulic, bo tu też tak, żeby to wybrzmiało w przestrzeni publicznej. Proszę państwa, to nie było tak, że jest jakaś intencja, spisek, żeby oddziaływać negatywnie na szkołę numer 2. Wzięło się to stąd, że ulica Fabryczna, aktualnie chodzi 11 dzieci do szkoły numer 1. A dwoje z tej ulicy do szkoły numer 2. Stąd była propozycja, żeby umieścić w obwodzie szkoły numer 1. Obrońców ojczyzny. 5 do 1, 1 do 2. Stąd była propozycja, ale na wniosek rodziców wracamy z tymi ulicami do szkoły numer 2. Zwycięstwa. 14 do 5, a 7 do 2. Miała być zwycięstwa do 5. Kolejowa. 8 do 5 chodzi. Jedno do 2. Stąd kolejowa miała znaleźć się w obwodzie szkoły numer 5. I zielona, jedna
jeden uczeń czy uczennica chodzi do piątki, a tam nie ma dzieci, szkoła numer 2. Stąd była zielona proponowana do piątki. I to, proszę Państwa, pokazuje moim zdaniem jakby na czyste intencje. Na 100% czyste intencje. I jeszcze jedną rzecz, Panie Burmistrzu, myślę, że to jest bardzo ważne, to co powiem. Nikt z nas nie daje pełnej gwarancji co do jakby sukcesu tej reformy, myślę, że rząd również nie da. Miejmy nadzieję, że ona będzie zakończona sukcesem. I jeszcze ostatnia rzecz. Proszę Państwa, co będzie ze szkołą numer 2? Czy ona rzeczywiście w zakresie dzisiaj złej demografii będzie w zagrożeniu, czy nie, to życie pokaże. To życie pokaże, to aktywność nauczycieli tam pracujących, efekty, które ta szkoła uzyskuje, zadowolenie rodziców. Dzisiaj szkoły są w jakiejś mierze usługodawcze i rodzice muszą być zadowoleni. Jeżeli będą, to być może ten napływ młodej krwi nastąpi, być może tam się wzmocni budownictwo, być może rozwój pionek sprawi, że ta szkoła przetrwa, czego życzę i jedynce, i dwójce, i piątce. Czy mogę dopowiedzieć do okręgu, tylko mówić. Proszę Państwa, tutaj jak słyszałem, pan przewodniczący komisji powiedział, że powtórnie te ulice zostały włączone do okręgu szkoły numer 2 na prośbę rodziców. Tak jest. A ja tu mam bardzo poważną uwagę, bo czy tak naprawdę, proszę Państwa, to robimy to na prośbę rodziców tych ulic, czy na prośbę rodziców tych, którzy koniecznie chcą utrzymać tę szkołę dla swoich dzieci, nie licząc się ani z nauczycielami, ani z rodzicami na tych ulicach. Bo co to spowoduje? Czy nagle z ulicy Fabrycznej, gdzie dzisiaj wszystkie prawie dzieci chodzą do jedynki, czy nagle to ich uszczęśliwimy, że ich przełączymy do dwójki? Co to spowoduje? Tylko problem dla nich. Bo dzisiaj, jeżeli jak będą chcieli posłać dzieci do jedynki, to będą musieli czekać w kolejce. Czy się okaże w danym roczniku, że są tam miejsca, czy nie? Bo jeżeli nie, to zostaną zmuszeni do tego, żeby szukać rozwiązania albo w dwójce, albo w piątce. Także ja kwestionuję to, że to na prośbę rodziców, to na prośbę tych egoistycznych rodziców, tak uważam, bez konsultacji z tymi, którzy posłali dzieci już swoje do innych szkół. Tak naprawdę ta decyzja, którą widać demograficznie, co się stało, tym rodzicom bliżej jest do innych szkół. Czy uszczęśliwiliśmy tych rodziców i te dzieci, czy tylko tych rodziców i te dzieci? Ale dlatego ja zwracam na to uwagę. Także proszę Państwa, dziękuję bardzo. Dlatego chcę powiedzieć, że rodzice kierują się sercem. Brawo, a my musimy pragmatyzmem. Dokładnie. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, cały problem i zamieszanie z oświatą to wywołał Pan. Tak, szanowni Państwo, wywołał to Pan zawodnik, bo gdyby był odpowiednio przygotowany na spotkania i konsultacje w szkołach, problemu by nie było. No, ja tylko podam przykład. Pan zawodnik z Panem asystentem Górką, z Panią kierownik się przybywa na spotkanie do szkoły numer 2. Robi zamieszanie, nie informuje zebranych rodziców i grona pedagogicznego, że już ma plan zabrania, wykreślenia ulic z rejonu i dopisania je do szkoły numer 5 i do szkoły numer 1. Kto, Panie zawodnik, wywołał to zamieszanie? Pan. Natomiast odniosę się jeszcze krótko tylko do kłamstwa i do sugestii, którymi się Pan tu posługuje. Ja, Panie zawodnik, byłem na spotkaniu PSP numer 2 i żałuję, że Pan nie zapraszał Rady Miasta na wszystkie spotkania we wszystkich szkołach. Nie uważam za stosowne. No właśnie. Jak najmniej informacji dla Rady. I czułem się w obowiązku, żeby wysłuchać rodziców. Cieszę się, że pod naciskiem rodziców, a chyba to magia referendum sprawiła, że pan się ugiął i chociaż zrealizował pan prośbę rodziców z PSP numer 2.
Natomiast, szanowni państwo, i tu moje uwagi kieruję do pana Wojtka, przewodniczącego Komisji Oświaty, nie jest ta propozycja Rady Rodziców z PSP numer 1 tak do końca dziwna i warto by było nad nią przepracować przez te 2 lata. Naprawdę koncepcja jest ciekawa i dlatego musimy nad tym pracować. Jaka koncepcja? Przedstawiona na komisji w poniedziałek 30. Przez kogo? Przez rodziców z PSP numer 1. Jest jeszcze obecny tutaj pan, także wszyscy wiemy, kto był. Panie Wojciechu. Ale panie Wojciechu, ja panie Wojciechu, zobowiązany do tego, że to państwo. Oczywiście. Nad konceptem trzeba pracować. Szanowni państwo, proszę nie dyskutować przez stół. Przepraszam. Udzieliłem sobie głosu, ponieważ za chwilę będę chciał wnioskować o przerwanie dyskusji. Proszę państwa, nie będę mówił o tym, co zostało ustalone, bo to zostało wynegocjowane w sposób naprawdę, powiedziałbym, morderczy. Ale burzę się, autentycznie się burzę, kiedy słyszę w głosach radnych takie sformułowanie. To nieważne, czy radnego nauczyciela, nie nauczyciela. Większość radnych zna mój dystans do łagodności w stosunku do szkolnictwa, ponieważ mój dystans jest duży, duży, dlatego że uważam, że między innymi błędna jest ustawa, która określa status nauczyciela. Mam wiele zastrzeżeń, ale to są moje zastrzeżenia. Natomiast nie będę akceptował ja prywatnie takich powiedzeń jak zwiększanie obwodów. Pytam się po co? Zwiększanie, poszerzanie obwodów to jest nic innego jak sztuczne tworzenie następstw tych obwodów, czyli szkół. Proszę państwa, w Pionkach w 1953 roku wybudowano, przepraszam, był największy boom urodzeniowy. W 1961 roku wybudowano, chyba się nie mylę, co do roku, wybudowano szkołę podstawową numer 3. Wtedy w Pionkach liczba ludności była taka mniej więcej jak dzisiaj. Wystarczyły 3 szkoły, a jeszcze chwilę wcześniej były 2. Malutkie szkoły, bo 1 to była 1/3 tego, co jest, 2 była taka, jaka jest i szkoła numer 3 była największa, niewiele, taka mniej więcej jak ta. Proszę państwa, realne spojrzenie na demografię, na to wszystko, co się dzieje w ilości dzieci w Pionkach, daje jeden efekt. Powiedzmy to sobie wprost. Ktoś to musi powiedzieć. Powiem to ja. W Pionkach wystarczą 2 szkoły podstawowe. To tylko ułożenie, że tak powiem, geograficzne powoduje to zamieszanie, jakie to powoduje. Z jednej strony to są tory, z tym sobie poradziliśmy, bo mamy 3 bezpieczne przejścia pod torami. Tu można już mieć sprawę, powiedziałbym, z punktu widzenia prawy, ogarniętą, jak to się mówi dzisiaj. I druga rzecz, która nas rozdziela, miasto rozdziela, to jest rzeka Zagorzonka, która powoduje, że są działki za stawem i jest miasto. Ale powiedzmy sobie wprost, na dzień dzisiejszy w Pionkach 2 budynki szkół podstawowych powinny być zagospodarowane i na tym koniec. Co jest tego konsekwencją? Też sobie powiedzmy wprost. Przecież miasto nie może na siłę do małej ilości uczniów w 2 szkołach, teoretycznie dzisiaj mówię, utrzymywać gwardii nauczycieli, którzy obsłużyliby 5 szkół, tak jak było kiedyś. No przecież zdawajmy sobie sprawę, że to jest niemożliwe fizycznie. W związku z powyższym puszczanie od góry do dołu z samej góry informacje, że nikt nie straci pracy, że wszystko będzie cacy, to jest, proszę państwa, demagogia. To jest demagogia, którą nie możemy wierzyć, ale podchodźmy tak, jak wszystkie komisje pracowały, rozmawiały, ileż my dyskusji przeprowadziliśmy przy pierwszej okazji na ulicy, co, a może ten wariant, a może ten wariant. Jest pewien konsensus na dzień dzisiejszy. Nie wytykajmy sobie, kto komu coś złego powiedział. Staraliśmy się wypracować coś, co można przyjąć jako punkt zaczepienia, punkt startu na najbliższe 2 lata do elastycznego podejścia do tego tematu.
I tyle. Wnioskuję o przerwanie dyskusji w tej kwestii. Kto z pań i panów radnych jest za zakończeniem dyskusji w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki do góry. 13. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 9 Rady Miasta Piątki z dnia 1 lutego 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe w treści i z załącznikami i poprawkami zawartymi w materiale. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Raz. Chciałem coś powiedzieć. Proszę się. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, zwłaszcza Panie Przewodniczący. Rok temu, może nawet troszkę więcej, bardzo mocnośmy dyskutowali, zastanawiali się, jak ograniczyć szkolnictwo, liczbę szkół w naszym mieście. Mieliśmy 5 szkół. To, że tam się, że tak powiem, opcja polityczna nie podoba, która w tej chwili rządzi i reformy wprowadza, ale chciałbym zauważyć, że zostali wybrani w demokratycznych wyborach i mają prawo, że tak powiem, realizować swój program. Proszę nie zaczynać politycznej dyskusji. Dobrze, ale tam się, ja tak powiem, politycznie odnosił. Także prosiłbym tutaj może takich, mieliśmy poważny problem. W tej chwili ta ustawa o szkolnictwie nam rozwiązuje ręce. Mamy, za chwilę będziemy mieli 3 szkoły. I tutaj pana wypowiedź, która mówi, że byłoby 2, z taką sugestią, że no, ta szkoła dwójka znowu nam... Proszę mi nie insynuować. Ale pan powiedział, że dobrze, może pan tak nie powiedział, ale dał pan tak do zrozumienia, że dobrze, nie odnoszę się. Ja prosiłem, żeby szkołę dwójkę zostawić w spokoju i żebyśmy po prostu dali. Także tam będzie więcej dzieci i nie będziemy do niej dopłacać. I rodzice na spotkaniu mówili, że tej szkole od kilku lat nie daje spokoju. Tak prosił, żeby po prostu już nie mówić o zamykaniu jakiejś szkoły. Na razie mamy 2 lata spokoju. Dobrze, że ta uchwała została przegłosowana i zostawmy szkołę zbójkę. Na razie w spokoju. Dobrze? Dziękuję. Ja tylko odpowiem panu radnemu. Pan chyba nie słucha tego, co ja mówię. I nadal pan fabuluje, insynuując mi pewne wypowiedzi, które nie miały miejsca. Otóż jakby pan dobrze słuchał mojego głosu, to by pan zrozumiał, że powiedziałem. Zostawmy wszelkie krytyki, które ktokolwiek, komukolwiek ciągle. I przyjmijmy do wiadomości, że ten stan jest punktem wyjścia do tego, żebyśmy nadal pracowali nad tym tematem. W sposób otwarty. W jakim celu była rozmowa o dwóch szkołach? Ja pierwszy. Wyjaśnię panu. Ja pierwszy. Uważam i nadal będę uważał, że dzisiejsi, to proszę było zrozumieć z mojej wypowiedzi, proszę sobie przesłuchać, że informacja o demografii w naszym mieście mówi jednoznacznie. W Pionkach wystarczą 2 szkoły podstawowe. 2 szkoły podstawowe i znakomicie ta ilość dzieci zmieści się jeszcze z luzem. 8-klasowe. Proszę to rozumieć. Pan radny Maślanek chce po dyskusji głosowania. Tak? Nie, ja tylko chciałem zwrócić uwagę panu przewodniczącemu. Nie, to proszę jakiś... Że nad oświadczeniem nie przeprowadza się dyskusji. Ja nie dyskutuję nad oświadczeniem. Tylko odpowiadam radnemu, który mnie przed sekundą zapytał. Proszę też słuchać ze zrozumieniem. Dziękuję bardzo. A oświadczeniem to nie było? To nie było oświadczenie. Oświadczenie kolega. Kochany panie przewodniczący. Demagogia... To nie jest demagogia, że mamy szansę na utrzymanie miejsc pracy dla uczniów, bo tutaj się obecni, to jest dla nich ważne. Chodziło mi o to, że w procesie 2-3 lat możemy tak gospodarować oświatą, że część nauczycieli przejdzie do szkół ponadgimnazjalnych, część na zasłużony odpoczynek i być może się uda. A zwrócić uwagę, że w tej chwili w szkole podstawowej gmina 2 troje nauczycieli traci pracę. Ja próbowałam zadzwonić do
przedszkoli, innych placówek i na razie nie widzę szansy na zatrudnienie tych osób. Usłyszałam wiele gorzkich słów o tym, że to jest egoistyczne podejście od rodziców, że one myślą o sobie, a wydaje mi się, że... Pani radna, zakończyliśmy już dyskusję. No w takim układzie jeszcze chciałam zapytać tego rodzica, który tu siedział, czy wyraził zgodę na to, żeby dzieci z fabrycznej jego przeszły do szkoły? Ale pani radna, ja nie będę oczekiwał na odpowiedź tego rodzica, bo to nie jest miejsce na tego typu. No tak, ale zagłosowaliśmy. Szanowni Państwo, przystępujemy do kolejnej uchwały. Uchwała numer 10 Rady Miasta Piątki w sprawie zmiany budżetowej. Panie Burmistrzu, do porządku obrad poprosiłem Państwa i wyjaśniłem już, że uchwała ta dotyczy udziału tak naprawdę PWKC po stronie dochodów i wydatków w realizacji inwestycji na ulicy Lowej i Reja. Jest to jedno przedsięwzięcie przetargowe, jedno zadanie. PWKC prowadzi od roku decyzją Rady Miasta gospodarkę odprowadzaniem wody burzowej ze szczupki i w ramach tej działalności ma pobierać opłaty stosowne od powierzchni, z której prowadza wodę i ma w związku z tym z tych opłat rozwijać sieć burzową. Tak też się ma dziać przy każdej nowej inwestycji. Jest to nowa inwestycja i tę część pokryje PWKC, dlatego wprowadzamy stosowną zmianę do budżetu po stronie dochodów. Ktoś chciałby zabrać o tej kwestii? Dziękuję za ten kierunku. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 10, proszę o podniesienie ręki. Przepraszam, uchwały nr 10 na ten akcent z 1 lutego 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej dla roku 2017 w treści jak załączonym projektem. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo.